TikTok jest taką platformą dla mnie osobiście, gdzie jestem w stanie się wyrażać i jestem w stanie właśnie ten optymizm jeszcze łapać ze swoich materiałów. To jest ta satysfakcja, to jest to tworzenie, to jest te właśnie kreatywne tworzenie, to jest taka super satysfakcja dla mnie po prostu, żeby ten optymizm jeszcze bardziej czuć całym sobą. Aż mam ochotę zadać Ci pytanie, na które może odpowiedzieć tylko ktoś, kto rozumie siłę i znaczenie optymizmu. Jak radzić sobie z hejtem, zwłaszcza w kontekście osób, które borykają się z deficytem tych cech, które pozwalają bardziej śmiało komunikować swoją tożsamość, swoje potrzeby, swój autentyzm? No i w domniemaniu też, jak radzić sobie z hejtem, gdy już się wydarzy? Wydaje mi się, że z hejtem na początku trzeba jednak się zderzyć, z takim większym hejtem, ponieważ ciężko dać taką konkretną radę na ten temat, ponieważ trzeba to na własnej skórze odczuć, jak to jest z tym hejtem, jak my sobie z tym wszystkim radzimy. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest po prostu to, żeby jednak skupiać się na tym, co my musimy zrobić, żeby być lepszym w tym, co robimy. Łukasz, zgadzasz się z tym, że to jest jakaś ironia naszych czasów i trochę rzeczywistości, w której żyjemy, że gdy mamy do czynienia z innością, unikatowością, wyjątkowością, to zdarza się, że w naszym najbliższym otoczeniu spotykamy się z relatywnie najmniejszą ilością akceptacji. Tymczasem wśród ludzi zupełnie obcych na platformie cyfrowej potrafimy tą akceptację, dobry humor, motywację znaleźć od ludzi zupełnie obcych na całym świecie. Oczywiście tak jest. Gdzieś tam działając w social mediach mamy jeszcze większy odzew. Oczywiście w naszym gronie ludzi, znajomych, przyjaciół czy tam rodziny jest kilka osób, które na przykład nie są za bardzo nastawione do nas dobrze. Natomiast w social mediach jest tego sporo, jest tego dużo więcej, więc jesteśmy bardziej w stanie chłonąć te wszystkie pozytywne aspekty, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. No i wydaje mi się, że najważniejsze w tym wszystkim, w tej inności, jest to, żeby tą inność przekuć w atut. Język polski nie ma dobrego odpowiednika na to słowo, do którego chciałbym się odwołać. W kulturze anglosaskiej mówi się o bullying, luźno tłumaczonym jako znęcanie się, tak? Ale chodzi szczególnie o ten etap szkolny, powiedzmy, wczesny. Dzieci, jak wiemy, potrafią być czasem okrutne w stosunku do swoich rówieśników. Gdy dorastają, spotykają się z tym zjawiskiem w sieci, z hejtem szeroko rozumianym. Jako twórca, jakie są Twoje pierwsze przemyślenia w kontekście hejtu w sieci? Jak sobie z tym radzić w ogóle, jeśli już występuje? Jesteś szalenie optymistyczną osobą, masz na to na pewno jakąś metodę. Podziel się. Wydaje mi się, że dystans jest tutaj kluczowym. Żeby mieć dystans po prostu do tych wszystkich komentarzy, do swojej twórczości, tak naprawdę dystans do świata, bo ja to właśnie też czuję na własnej osobie, że jeśli ja mam dystans do świata, dystans do siebie, to te głupie komentarze, bo też się takie zdarzają, tak naprawdę mnie nie dotykają. Hejt nas dotyka na poziomie bardzo osobistym i w pierwszej reakcji chcemy coś napisać, chcemy zareagować, a dalej bywa też tak, że zamykamy się w sobie, przestajemy publikować, wmawiamy sobie, że jest jakieś ziarno prawdy w tym, co ktoś złośliwie, krzywdząco chciał nam zakomunikować. Jak sobie z tym radzisz? Poziom hejtu jest bardzo różny, bo to jest konstruktywna krytyka, jest również hejt, który jest bez konstruktywnej krytyki, czyli bezpośredni, bez żadnych argumentów. Ja myślę, że właśnie ta konstruktywna krytyka to są te hejty, które my powinniśmy czytać, analizować i gdzieś tam wyciągać z nich wnioski. Wydaje mi się, że takie komentarze, które są bez żadnych konkretnych argumentów, musielibyśmy po prostu sobie jakoś to wypracować w głowie, żeby nie brać ich do siebie, no bo wydaje mi się, że nie ma na to jakiejś złotej rady. Złota rada jest w nas po prostu.